Aktualności i wydarzenia. Samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, rok 2014-2015 w oświacie gminie Kamienna Góra. Jak na dzień dzisiejszy wyglądają przygotowania? Mogę odpowiedzieć jednym zdaniem. Jesteśmy po przygotowaniach, gotowi do roku szkolnego. Powiem o naszych szkołach, tej substancji, za którą jesteśmy odpowiedzialni. To są 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja. Drobne tylko remonty były w tym roku przeprowadzane przez te wakacje, dlatego że ta substancja jest naprawdę w dobrym stanie. Te remonty kosztowały nas 65 plus inwestycje, które rozpoczynamy, 500 000 złotych, czyli raptem 565 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o inne inwestycje, te takie, które będziemy jeszcze w tym roku rozpoczynać, które nie są związane bezpośrednio z przygotowaniem szkół, to jest duża inwestycja za w sumie ponad 2 miliony złotych w Pisarzowicach, przedszkole z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach. Jestem spokojny o rozpoczynający się rok szkolny. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Na 43. sesji Rady Gminy Kamienna Góra będziemy się zajmować głównie analizą roczną ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi, która jak wiadomo weszła w życie w lipcu 2013 roku. Są w tej ustawie pewne zmiany i dlatego chcemy się przyjrzeć tej działalności, jak to wychodzi w naszej gminie i jakie są zmiany w tej ustawie i jak będzie ona funkcjonować w przyszłości. Będziemy również zajmować się utrzymaniem zimowym w sezonie 2013 i 2014. Wiemy, że zima była w miarę łagodna i wysłuchamy informacji właśnie związaną z zimowym utrzymaniem dróg oraz będziemy zajmować się przygotowaniem do realizacji inwestycji, które zaplanowane są na rok 2014, czyli te, które były przewidziane w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2014 i te, które w międzyczasie są wpisane do budżetu na rok 2014. Uchwał, które będziemy przyjmować, jest to uchwała o opłacie za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolu i w szkole publicznej, które zostały utworzone, oraz uchwała o zmianach w budżecie. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Poszedł kasza po ziele, po ziele, po ziele, a rozbierał niewiele, niewiele. Wtedy przyszedł Franciszek, połamał mu koszyczek. Hej ty, hej ty, za koszyczek, za poświ. W Kurzeszowie odbywa się już ostatnia impreza związana z projektem pod tytułem Uroczystości Kulturalne na Pograniczu Polsko-Czeskim 2012-2014. Jest to druga edycja zlotu Krasnali, która jest współfinansowana właśnie z tego projektu. Co prawda to już jest 12. edycja zlotu Krasnali, ale dwie edycje były elementem właśnie tego polsko-czeskiego projektu. Projekt był realizowany wspólnie z 4 partnerami, 2 partnerami z Polski, 2 partnerami z Czech. Oprócz Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra, partnerem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce oraz miasto Zacerz, miasto Swoboda. W ramach projektu oprócz wsparcia samej imprezy zrealizowaliśmy kilka inwestycji, czyli kilka zakupów inwestycyjnych, które wspierają organizację imprezy. Mowa tutaj jest o scenie profesjonalnej, scenie, którą zakupiliśmy wspólnie z gminą Lubawka. 10 metrów na 8 metrów jest to scena, która posłuży naprawdę już na wiele, wiele lat. Zakupiliśmy halę namiotową, balony reklamowe, agregat prądotwórczy, profesjonalne oświetlenie, okablowanie, ławostoły razem z parasolami, również komputer przenośny i wiele, wiele innych przydatnych rzeczy, które tak czy owak już posłużą do codziennej działalności Domu Kultury w Krzeszowie. Dzisiaj ten projekt się kończy. Myślicie już coś o jakimś innym projekcie, bo ten zlot Krasnali to już na stałe się wpisał w kalendarz tutaj Gorzeszowa i gminy Kamienna Góra.
Tak, jest to sztandarowa impreza gminy Kamienna Góra, tak jak mówisz, 12. edycja, ale z roku na rok no, zakres tej imprezy tematyczny jest coraz ciekawszy, coraz lepszy, ale też i coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża. Dbamy o tą promocję jednak regionalną i międzyregionalną. Na pewno mamy plan, jeśli chodzi o wzbogacenie tej imprezy coraz bardziej i myślimy tutaj też o środkach unijnych, które nam tutaj w tym pomagają. No, ten przykład tego projektu pokazuje nam, że współpraca transgraniczna, czyli nasze położenie blisko czeskiej granicy jest bardzo owocne, bardzo przydatne i możemy wspólnie z gminami partnerskimi, czeskimi, wspólnie realizować przedsięwzięcia kulturalne. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marko, łaski pełna Pan błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Ksiądz Marian Kopko, proboszcz i kustosz z Krzeszowa. Witam serdecznie telewidzów naszego regionu. Proszę Państwa, 15 sierpnia dla Krzeszowa to największe święto w roku. To odpust Matki Bożej w Niebowziętej. Dla nas ten odpust jest szczególny, ponieważ od XIII wieku, kiedy cystersi zbudowali tu wielką potęgę, oni budowali wszystkie kościoły pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I od wieków tutaj pielgrzymują i Polacy, i Czesi, i Słowacy, i Węgrzy, i Serbołużyczanie, i Niemcy. I my dzisiaj cieszymy się obecnością wszystkich pielgrzymów, pątników i wierzymy, że te łaski, które od Boga otrzymamy za pośrednictwem Maryi, zostaną w naszych sercach, odnowią nasze serca. I przecież o to chodzi. Jestem tu wdzięczny naszej gminie Kamienna Góra, naszemu powiatowi, bo już połowę drogi mamy zrobionej. Mówię to wszystkim pielgrzymom i dziennikarzom, że już w tym roku ta droga będzie przejezdna. Dlatego zapraszamy jak największą liczbę ludzi z Polski i zagranicy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Witam serdecznie Państwa na koncercie w cyklu Muzyka Dawnych Mistrzów. To są koncerty letnie przeznaczone dla turystów. Ja nazywam się Antoni Pokora. 15 lipca ukończyłem Akademię Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Oczywiście moją pasją jest naturalnie gra na organach, muzyka organowa. Chciałbym Państwu zaprezentować teraz krótki utwór sonaty triową Johanna Sebastiana Giedur, część pierwszą, według katalogu BWV numer 530. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.
Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Na terenie parku przyklasztornego w Krzeszowie zasadzony został jeden z potomków 450-letniego dębu o nazwie Sisters. Pamięć o zakonie sisterskim jest wciąż żywa. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, a także leśnicy, księża i siostry zakonne. No, inicjatywa, która się urodziła w Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich, na jednym z posiedzeń Rady, dotyczy to 23 gmin w Polsce, dlatego że tylko tyle gmin należy w tej chwili. Ja liczę, że ta inicjatywa przynależności do gmin cysterskich, do Stowarzyszenia Gmin Cysterskich spowoduje, że ta ilość gmin będzie się powiększać. Powstał taki pomysł dla oddania takiej czci, pamięci, żywej pamięci, że ci cystersi w tych gminach byli od XIII wieku. Stworzyli bardzo szeroką kulturę. To byli krzewiciele wiedzy, rolnictwa. Bardzo słusznie ich się nazywa pierwszymi zjednoczycielami Europy. I warto podkreślić, że tak, to jest miejsce, które dzięki obecności cystersów jest, funkcjonuje, rozwija się, a tu jest żywy dowód, że ten dąbek, on się nie wziął znikąd, on się wziął jego ojcem, jest 450-letni dąb, który rośnie właśnie w obiekcie podcysterskim w Rudach w gminie Kuźnia Raciborska, liczący, tak jak powiedziałem, 450 lat i z tych żołędzi te dąbki zostały wyhodowane. Także to ma też takie znaczenie symboliczne. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. No dzisiaj jest bardzo duża uroczystość, ponieważ przygotowaliśmy plac zabaw, który był w ciągu 3 lat budowany z funduszy sołeckich. No i oczywiście z projektu częściowo unijnego jest wybudowana świetlica i uroczyste otwarcie dzisiejszej świetlicy mamy również, czyli 2 w jednym. No tylko troszeczkę czubkiem trzeba. Czubkiem? Są dla dzieci. Brawo, bezpieczne. Pobłogosław Panie Boże ten plac, to miejsce i spraw, aby każdy, kto będzie tutaj przebywał, cieszył się dobrym zdrowiem i Twoim błogosławieństwem. A wsparcie wszystkich świętych niech będzie także wsparciem ku rozwojowi ciała i ducha każdego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Szkoda, że nie masz chwilki. Panie wójcie, wspaniały obiekt. Ile jeszcze trzeba zrobić w gminie, żeby takich obiektów było jak tutaj w Kochanowie? Dziękuję za taką opinię, ale trudno mi jest odpowiedzieć ile, dlatego że każda wioska ma swoją specyfikę. Jeżeli mówimy o Krzeszowie Pisarzowicach czy Czarnowie Rędzinach, te miejscowości posiadają domy kultury, które są nie tylko dla tej miejscowości, ale dla okolicznych. To dotyczy, mówiąc o Krzeszowie, na przykład Lipienicy, chociaż w Lipienicy buduje się takim sumptem społecznym świetlica, ale czy Krzeszówek z tego korzystają. W tej chwili też jest w trakcie jak gdyby napraw gwarancyjnych świetlica w Jawiszowie, która z Podbiorza jeszcze nie zafunkcjonowała. Każda z innych miejscowości, zaczynając od Ogorzelca, Leszczyńca, Szarocina, one posiadają. Także takich nowych obiektów, moim marzeniem w ogóle to jest, żeby takie obiekty powstawały wszędzie tam, gdzie są czynne boiska sportowe, żeby na wzór od chociażby Kochanowa czy Przedwojowa tworzyć takie centra tego świątecznego, nie wiem, relaksu, pobytu, jakichś zajęć, wypoczynku. Dokładnie tak. I dobrze by było, żeby te miejsca były
gdzieś w środku wsi, a mimo to na uboczu. Takim przykładem jest właśnie Kochanów, bo tutaj nawet do rana impreza nie będzie przeszkadzać mieszkańcom, bo tak jest usytuowane. Nasza Sołtysowa, głowa Kochanowa, o wioskę się stara i jej nie rozwala. O wioskę się stara i jej nie rozwala. Chodzi po sponsorach, szuka złotu weźmi, żeby zrobić wiosnę, trochę rozryweczki, żeby zrobić wiosnę, trochę rozryweczki. Wioska ją szanuje, bardzo jej dziękuję. Wioska ją szanuje, bardzo jej dziękuję. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. A czy dalej gadka, że w nagraniach dają? Tłumy zadziwione, jak widzą w teleeksporcie, że w klubach zamiast bawić, ludzie zabijają się, szok znika szybko, jak po znieczuleniu. Kiedy tempak katyny zioła, siedzisz na siedzeniu. Najlepiej by było, jakby empatia nie istniała. Przelibyśmy tyle, a tak ciągle zwoła. Zgadzali się na wszystko, bez zastanowienia, żadnych pretensji, nic do powiedzenia, co? Wszyscy razem lecimy na Jamajkę. No dzisiaj tutaj widzę na parkingu w Krzeszowie bardzo duża frekwencja. Co tutaj się odbywa? Dzisiaj odbywa się pierwsza edycja muzycznej imprezy pod nazwą Krzeszow Time. Jest to impreza, której idea tak naprawdę narodziła się półtora miesiąca temu. I w ciągu miesiąca zebraliśmy na tyle funduszy od sponsorów, aby móc zorganizować taką imprezę o takim zasięgu. Dzisiaj wystąpią cztery zespoły znane z popularnego programu muzycznego Must Be The Music. Mowa tutaj o naszych lokalnych Sachielach, Rotmans, Herson i Mafii Fura. Są to zespoły bardzo popularne wśród młodzieży. Jak widać, ta młodzież właśnie tutaj licznie przybyła. Czy ta impreza już będzie przypisana, stały kalendarz miała? Tak. Ideą organizatorów, a wspomnę króciutko o organizatorach, to jest gmina Kamienna Góra, Centrum Biblioteczno-Kulturalne z siedzibą w Krzeszowie oraz restauracja rustykalna z siedzibą również w Krzeszowie. No naszym planem jest, żeby to była cykliczna impreza, tak? Żeby to była impreza, która dotyczy różnych stylów muzycznych, która będzie zawsze się odbywała w Krzeszowie i która na stałe zapisze się w kalendarzu imprez kulturalno-muzycznych w regionie. Załoga, tu idzie tak. Świata nie zbawię, dlatego leżę na trawie. Kapię się na chmury i gdzieś mam wasze bzdury. Banały to proste, a ciągną się po kosz. Więc niektóre tematy mam głęboko w nosie. Słyszę stale, dwie głowy to nie jedna. Ale nie chcę się szukać dla każdego sedna. Kiedy kipało łebą, bo na mózgu fale. Zajęty stale, a teraz stukać się chcesz bokalem, galerze. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, tutaj były takie imprezy organizowane, ale dawno czegoś takiego nie było i tak w sumie chcieliśmy naprawdę, żeby tu coś się działo fajnego. Żeby coś się działo, dokładnie. Te zespoły, co dzisiaj wystąpią, to są wasi znajomi, czy z tych programów telewizyjnych? Tak, to są nasi bardzo dobrzy znajomi, właśnie Herson i Rusmez, oni są właśnie półfinalistami i finalistami Must Be The Music. Mafii Furach to też są bardzo nam bliscy, bo po prostu mieszkamy niedaleko, tworzymy podobną muzykę. No i jeszcze jest Michał, który też się z nami przyjaźni, czyli Nomad. Nomad. Ta muzyka cały czas w uszach młodzieży gra. Robicie jakieś nowości, płytę wydaliście. Co robicie teraz obecnie? Obecnie, nie wiem, pracujemy nad płytą. Nowości oczywiście się pojawiają, bo my też ewoluujemy. Rozwijamy się, o tak powiem, no i tak samo nowości są coraz nowsze kawałki, coraz lepsze i niedługo pewnie wyjdą na światło dzienne. To był serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Zapraszamy na kolejne wydanie.